Gdy w polski show biznesu zalała fala rozstań, Mikołaj Roznarski został przyłapany na romantycznej schadze z prawdziwą pięknością. Para nie szczędziła sobie czułości, a ich zdjęcia zobaczyli wszyscy. Po serii niepowodzeń aktor znalazł drugą połówkę. Aktor przygodę przed kamerami rozpoczął już w 2005 roku takimi projektami jak między innymi Pierwsza Miłość oraz Świat według kiepskich, jednak to produkcja telewizji polskiej zapewniła mu miano polskiego bożyszcza kobiecych serc. Wem, jak miłość, zaczął występować od 2012 roku i szybko zjednał sobie widzów. Losy Marcina Chodakowskiego poruszyły miliony, ale Mikołaj Roznarski to nie tylko serial TVP. Obecnie trudno wyobrazić sobie polską komedię romantyczną bez jego udziału. Aktor wyjątkowo przekonywająco potrafi pokazać zakochanie się do swoich ekranowych partnerek, jak jest w rzeczywistości. Za gwiazdorem kilka dość poważnych związków, które zakończyły się rozstaniem. Mimo to nie rezygnuje z miłości. Najnowsze zdjęcia zdradzają, że nadal aktywnie poszukuje partnerki. Choć do przystojnego aktora wzdycha tysiące kobiet, on tylko kilka razy oddał swoje serce na dłużej. Niewiele osób wie, że Mikołaj Roznarski doczekał się syna. W 2011 roku został ojcem ze związku z aktorką, Martą Juras. Ich historia nie miała jednak szczęśliwego zakończenia, jednak oboje starają się zapewnić chłopcu szczęśliwe dzieciństwo. Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł. Nie jestem ojcem weekendowym, mówił w twoim stylu. Później Mikołaj Roznerski rozpoczął związek z aktorką Adrianną Kalską. Ich relacja przecinała się w życiu prywatnym oraz zawodowym, ponieważ oboje występowali wam jak miłość. Fani byli zachwyceni uczuciem, które widzieli na ekranach, a wspólne wyjścia na medialne eventy miały potwierdzać ich głęboką więź. Niestety i tym razem ich drogi się rozeszły. Zawodowo duet spotyka się między innymi na deskach teatrów, jednak nie wraca do przeszłości. Wszystko wskazuje na to, że telewizyjny ulubieniec ponownie otworzył serce. Przyłapano go na randce. Para nie spuszczała z siebie oczu przez całe spotkanie. Polscy celebryci mają ogromne trudności, by opędzić się od paparazzi, tym bardziej, jeśli w grę wchodzi ich życie prywatne. Mamy zdjęcia aktora z jego pobytu w Trójmieście. Nie był jednak sam. Na serii fotografii widzimy, jak Mikołaj Roznarski wybrał się na spacer ulicami Gdyni w towarzystwie pięknej blondynki. Para po wędrówce zrobiła przystanek przy lokalnym fast foodzie, gdzie wybrała propozycję na wynos. Nie brakowało także czułości. Oboje wymieniali się długimi spojrzeniami prosto w oczy, a także nie liczyli czasy podczas wspólnej rozmowy. Przyłapano go nawet na namiętnym pocałunku z towarzyszką. Takie sceny zazwyczaj zapowiadają początek romantycznej znajomości para zakończyła spacer czule, obejmując się i zmierzając w stronę nadmorskiego hotelu. Poniżej ich zdjęcia